kilkunastu lat pracuję dla prasy. Prasa dzisiaj, a prasa kiedyś to i różnice, i podobieństwa. Szczerze mówiąc, to, co mamy, obserwujemy dzisiaj, to walka pomiędzy multimedialnością i wieloplatformowością pomiędzy prasą a innymi mediami. Dzisiaj prasa wykorzystuje swoje najlepsze zasoby, najlepszą wiedzę i doświadczenie, aby być nie tylko w papierze, ale też na innych platformach. Absolutnie nie mówimy o tym, że przechodzimy do internetu albo do social mediów, albo do jeszcze innych miejsc, w którym chcemy być obecni. Absolutnie wykorzystujemy inną konwencję i inną narrację, a mianowicie to, że my dzisiaj dystrybuujemy treści prasowe, wykorzystujemy doświadczenia dziennikarskie, wykorzystujemy zgromadzoną wiedzę i nasze zasoby na wielu platformach, dokładnie tam, gdzie jest nasz czytelnik i dokładnie tam, gdzie podążamy za nim w jego normalnym, codziennym życiu. Mnie się wydaje, że prasa jest wieczna i że będzie zawsze. To może wynika z tego, że ja jestem z takiej właściwie rodziny prasowej. Moja mama była dziennikarką, moja babcia była dziennikarką. Ja zaczęłam pracować w Gazecie Wyborczej zaraz po maturze, jako przyszłam tam dorobić na wakacje jako sekretarka, no i tak zostałam do dziś. W związku z tym prasa, tytuły prasowe i różne wydawnictwa otaczają mnie od zawsze, są obecne w domu. I wydaje mi się, że prasie nic wielkiego nie zagraża. Ona jest teraz w jakimś takim gorącym momencie transformacji, ale na pewno jest przed nią długa i szczęśliwa przyszłość. Przede wszystkim wydaje mi się, że należy zerwać z obecnie bardzo popularną opozycją, fałszywą opozycją pomiędzy internetem a prasą. Internet tak naprawdę, podobnie jak również inne platformy, są po prostu środkami dystrybucji informacji, a prasa, wydawcy, i to jest myślę, że nasze największe, najważniejsze przesłanie, jest tak naprawdę źródłowe wobec innych mediów i to wydawcy produkują treści jakościowe, które tak naprawdę mogą mieć wartość, ponieważ są związane z prestiżem marek, które wydawcy reprezentują. To, w jaki sposób one są dystrybuowane, te informacje, czy poprzez internet, czy poprzez tablety, czy w radiu, w telewizji, to jest jakby już zupełnie drugorzędna sprawa i działają tu zupełnie inne efekty. Także tak naprawdę to, co myślę, że jest istotne i to, co jest jednym z najważniejszych trendów na rynku mediów, to jest właśnie kwestia nowego podziału. Nie podziału na nośniki, tylko tak naprawdę podziału na producentów treści i na dystrybutorów i w zupełnie inny sposób należy tak naprawdę ich traktować. Myślę, że najważniejszym obecnie wyzwaniem, jeśli chodzi o wydawców, jest różnicowanie tej treści w taki sposób, żeby ona w najlepszy sposób była dopasowana do kanału dystrybucji, którym będzie czytelnik, odbiorca miał do czynienia. Ja na przykład teraz jako neofitka w świecie technologii i smartfonów odkrywam uroki i wygody korzystania z różnych mobilnych wersji tytułów prasowych. Czytam sobie z przyjemnością Gazetę Wyborczą na kanapie w domu, bez sięgania po papierowe wydanie czasami, a przede wszystkim doceniam zalety płynące z korzystania ze smartfonów podczas nudnych spotkań, zebrań, konferencji, kiedy nie bardzo wiadomo, co zrobić ze sobą i gdzie podziać uwagę. Wtedy można dyskretnie odpalić jakąś aplikację na swoim smartfonie i pod biurkiem przeczytać coś naprawdę niezwykle ciekawego. Wydaje nam się, że jeśli chodzi o przyszłość prasy, to zdecydowanie należy być tutaj bardzo optymistycznym, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której wydawcy znikają z rynku, wydawcy rozumieni jako producenci treści i tak naprawdę pozostaje pustka, bo czym tak naprawdę wtedy byłby internet, co by przekazywał, czego ludzie by szukali w sieci. Raczej trudno sobie wyobrazić, żeby social media, po prostu taki zwykły strumień świadomości, różnego rodzaju informacji z sieci zastąpiły treści jakościowe. Dlatego trend, który obecnie obserwujemy, związany z monetyzacją, z poszukiwaniem sposobu na zarabianie tej treści, sądzę, że jest jednym z najbardziej istotnych i no, nieubłaganie doprowadzi do tego, że te treści, cały czas powtarzam, treści jakościowe będą po prostu płatne, niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy mieli z nimi do czynienia. Dzisiaj, myśląc o tym, czy prasa papierowa ma przed sobą 2, 3 czy 5 lat, raczej myślałbym o przedziale kilkunastu lat, a może i nawet 20 czy 30. Nikt tego dzisiaj nie wie. Wiem natomiast, że konkurencyjność prasy wzrasta przez to, że jesteśmy obecni na wielu platformach, podobnie jak telewizja, która wykorzystuje platformę internetową, tak jak internet, który patrzy się na tych, którzy osiągnęli jak naprawdę
dużo, to znaczy na tych tradycyjnych atenowskich mediach.